sono facendo pubblico, sono la conoscenza di questa cosa che non c'è. E se non c'è, ma c'è detto che è un po' di costi, è stracce, o sfisce, da un certo quarto, da un certo quarto, da un certo quarto, ma questa c'è viene un costo, usando i costi, ma in certo costo di 60, come c'è una cosa da sfisce. E allora penso che più c'è quarto, perché mi pare che non si sceglie, perché non si è da sceglie, si dico, sta qui, ma c'è, grazie a questa, ma io credo che mi ha trovo che lo sbaglio, alla sinistra non lo sono stato scusato, c'è un mio figlio che come posso conoscere i segni che faccio le nasce dell'autonomo, parlamento dell'autonomo, però il suo paese è un segno che è adesso che sono stato conoscere, poi non si sa che la Russia Masoschi, allora se i costruiti di essi scelgono che conoscere, ma la sua quella modo di oggi conoscere. Le radici sottili, per la prima operazione di scordizio, nasce esterici, esercizi nella nostra questa, ci sono poi le proposizioni, le nasce, le proposizioni da fare dai vari interessi, le nasce, le proposizioni, strada della rete, le nasce, la sua interesse, gli attacchi, i cisi, le cisi, le proposizioni, la nostra interesse, ma come facilitiamo, fate la linea, Grazie.
rejonach w Polsce, gdzie jest dużo właśnie doświadczonych teraz, jak to mogło zapewnić, bo ona mówiła o tej strategii, to bardzo nie należy do samego pracować. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Strategie zielone, które mogłyby wprowadzić nową świadomość, która zmierzałaby do rozwoju energetyki, ze źródeł odnawialnych, czy też szczerze mówiąc zielonej energetyki, to nasz polski temat padł. Chciałabym powiedzieć, że nie ma to tak prostego przełożenia na odbiór społeczny, to, co się stało w Olsztynie i to, z czym obcujemy w tej chwili w Warszawie. Czyli jakaś jedna dyskusja o mediach, jakiś jednak fenomen intelektualny związany z energetyką jądrową. Ani w Sejmiku, ani w innych forach samorządowych, z wyjątkiem najniższych szczebli, nie mówi się pozytywnie na przykład o pakiecie klimatyczno-energetycznym na Śląsku. O pakiecie klimatyczno-energetycznym na Śląsku mówi się jako o projekcie negatywnym, który wykończy gospodarkę opartą na węglu i przy okazji wykończy społeczeństwo śląskie. W związku z tym opinia na ten temat jest jakby schowana taką siatką pięciową, która się zamyka do stwierdzenia konflikt interesów. Czyli zielona energia na Śląsku to energia, która zagraża przeżyciu, jakości życia, ale rozumieniu naszym zarobkom, naszym miejscom pracy, przyszłości naszych dzieci w związku z tym, w jakimś sensie także naszemu zdrowiu, bo jeżeli będziemy biedni, to nie będziemy zdrowi. Ja przepraszam za tak proste przełożenia, ale one właśnie w tym obiegu masowym na takim poziomie funkcjonują. Nie mogę rozpoczynać debaty o jakimkolwiek projekcie zielonym, nie tylko związanym z pakietem klimatyczno-energetycznym, ale także z projektem działań antyatomowych, między innymi dlatego, że w rękach władzy, czyli Platformy Obywatelskiej, ale także Prawa i Sprawiedliwości, jest jakby pakiet większościowy w sejmiku. Jedna druga opcja, mimo że jest w jakimś sensie opozycji w sejmiku, nie chce nadać się wobec górników i rodzin górniczych. Nikt, bo mogliby to robić na przykład naukowcy, mogliby to robić reprezentanci instytutów naukowych, których jest na Śląsku mnóstwo. Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Którzy są wypowiedzi naukowcami, zarządzają najwyższym rangą polityką w Polsce. Nie mówi na Śląsku, zmieńmy perspektywę patrzenia na rozwój energetyki. Pomyślmy o roku 2020, o roku 2050. Wtedy będziemy mogli spokojnie projektować tak, aby nikt nie stracił na tej transformacji energetycznej. Po prostu wtedy będziemy mogli zaprezentować, zaprojektować eliminację gospodarki opartej na węglu, czyli powolimy wracanie się tego modelu. Poprzez zmienianie wytwarzania technologii energetyki, znaczy z tych technologii modernizujmy opartę, ale nie przeinwestowujmy tego. Natomiast zajmijmy się perspektywę, będziemy to robili. Powoli, jednocześnie rozwijając cały sektor związany z produkcją odnawialnych źródeł energii, do czego są zasoby na Śląsku, bo Śląsk to przemysłowy region oddalony i tam taką politykę można wdrożyć. Nie, jest polityka tu i teraz. Jest polityka konfliktu ze związkami zawodowymi. Jest polityka rywalizacji akurat Śląsk jest poza tym obszarem, gdzie mamy postać
kolei ze środka pochodzą ci, którzy pracują sami na pomiar obywatelskie. Czyli mniej gorzej, a w zwykłej sposób. Tak, że proponowałam coś. Chciałabym zaproponować kobietom, bo tym jest dzisiejsza konferencja, budowanie takiej sieci nadzór, sieci energetycznych, smart living. Dlatego, że przyszłość energetyki to jest piąta fala inwazji, znaczy chciałabym tutaj powiedzieć, na czym się wzoruje, z kim konsultuję swoje działania. Otóż jest też osób, profesor Jankowczyk, który napisał znakomity tekst pod tytułem Synergetyka. I Synergetyka to jest taki projekt, który mówi o tym, że wcześniejsze etapy wytwarzania energii to były takie kolejne fale. Ta pierwsza fala to było budownictwo, maszyna, zamowa, fabryka i druga. To była elektryka, elektroenergetyka, ropa na samolot. Trzecia wynalazki na potrzeby II wojny światowej, w tym energetyka jądrowa. Czwarta, elektronika, komputery, telekomunikacja, internet, energetyka gazowa. W związku z tym piąta fala, to była ta fala syntezy tych poprzednich, ale najdoskonalszych technologicznych rozwiązań. Jednak, żeby to zrealizować, trzeba włączyć konsumentów we wspólne działania, uczynić z konsumentów prosumentów. Proponowałabym uczynić z konsumentek, z kobiet prosumentów. Pierwsza rzecz, afirmacyjne działania polityczne na szczeblu gminy, powiatu, miasta, województwa. Zupełnie inaczej skonstruowane niż do tej pory. Kiedy biorę udział w konkursowych projektach jako osoba oceniająca związanych z termomodernizacją albo związanych ze zmianą funkcjonowania w moim obszarze do wpływu energii, to uczestniczą w nich sami mężczyźni. Sami. A tutaj trzeba po prostu zachęcić kobiety do uczestniczenia w tym procesie. Czyli afirmacyjne akcje ze strony polityków, polityczek na każdym poziomie działania publicznego. To po pierwsze, czyli budowanie takich sieci prosumentek. Prosumentki mogą stworzyć inteligentną sieć połączeń, relacji, dlatego że kobiety są do tego stworzone. Ja nie chcę przesadzać, a nie opierać się na jakichś umysłach. Tylko powiedzieć, że wszyscy, którzy rozmawiają się z różnicami między mężczyznami i kobietami, wskazują, że budowanie relacji i uzyskiwanie synergii poprzez tę siłę, która buduje się w relacji pomiędzy kobietami, które mogłyby wspomóc te prosumenckie działania, tworzyć między sobą sieci wytwarzające energię oddolną przy pomocy kolektorów słonecznych, przy pomocy biogazowni, przy pomocy mikrowiatraków, przy pomocy takich ogniw fotowoltaicznych. Gdyby wiedziały, że wtedy mogą zaoszczędzić ogromne sumy, że gdyby wiedziały, że mogą się wtedy wesprzeć między sobą, myślę, że zupełnie inaczej sprawa by wyglądała. Nie trzeba by mówić, że referendum się nam nie uda, tylko wtedy inteligentne sieci kobiece włożyłyby się do tego projektu. Która próbuje odnieść się w sposób profesjonalny
posso pubblicare il mio programma, pubblicava via di sotto, e no, vado a Thank you.